Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do Software Inc. Jak widzicie, troszeczkę nasz budynek się zmienił od ostatniego razu. Jest większy i w ogóle teraz będzie mieć więcej osób, więc wspaniale, jak minęliście ostatni odcinek, w sumie was dużo nie opuściło, bo tak naprawdę zbudowaliśmy tylko i wyłącznie ten budynek, więc było po prostu ciekawie. Ale tak, my już zatrudniliśmy tutaj w zasadzie ile? 4 i chyba 2 osoby, więc mamy ich tak naprawdę 10, więc w sumie nie jest najgorzej, za niedługo będziemy musieli kolejny system zrobić, ale zanim to, zapauzujemy sobie grę i teraz ogólnie musimy zrobić im mały test kompetencji, powiedzmy to w taki sposób. Bez Anoniego, czy jak on tam się nazywa, nasz team ma takie statystyki. Co troszkę nie za bardzo w systemie i troszkę nie za bardzo w audio, a teraz nam się to ogólnie przyda. Będziemy robić, wiecie, rzecz, która potrzebuje bardzo wysokiego skilla w audio. Zdamy sobie edukację, damy sobie program i ustawimy wam właśnie audio. Polecicie, myślę, na 2 miesiące, albo lećcie na 3 miesiące, będziecie się uczyć, więc was nie chcę tutaj widzieć za chwilę, bo macie się uczyć, więc nara. Przy okazji zatrzymy jeszcze tego typa i ustawimy, że oni będą tylko i wyłącznie programistami. Okej, okay, może być. Teraz przejdziemy sobie do artystów i tak samo ustawimy, żeby byli tylko i wyłącznie artystami. Więc proszę was bardzo i wyślemy was tak samo, żeby was wyedukować audio. Więc artyści i idziecie na audio. Wypad, nie chcę was widzieć. Zaś support. Support w sumie mógłbym wam tylko i wyłącznie na marketing wysłać, więc zmieniaj to i będziecie wszystko mi reklamować ogólnie. Teraz wyślę was, żebyście się douczyli tego nawet bardziej. Macie nie najgorszy skill w tym, tak mi się wydaje, więc po prostu damy wam na 2 miesiące i tyle. Teraz ludzików nie będzie dosyć długo, w sensie tam 3 dni w grze. Widzicie, jak tutaj teraz bugi lecą. Wszyscy ludzie wysyłają, a my to od razu naprawiamy. Właśnie, przy okazji, jeszcze od razu weźmiemy sobie kucharza, zatrudnimy. Będzie przychodził od 7 do 11. I kogoś, kto będzie jeszcze czyścił nam wszystko, będzie przychodził od 10 do 14. To mi się bardzo podoba. Przeskoczymy sobie dzień następny. Staliśmy kolejne 100 tysięcy. Mój Boże, to jest zarąbiste. No dobra, ale jestem ciekaw, jak długo my tak pociągniemy, szczerze mówiąc. Bo nasz kolejny system będzie dosyć także skomplikowany i ogólnie będziemy musieli troszeczkę czasu na to włożyć, bo tym razem nie będziemy robić systemu, wiecie, komputerowego ogólnie, tylko będziemy robić audio tool, czyli narzędzie do audio po prostu. Będziemy musieli użyć edytora 2D, żebyśmy, wiecie, lepiej to wszystko mogli zrobić i w ogóle. Więc, a jeszcze system będziemy musieli tutaj wybrać, na jakim chcemy oczywiście mieć nasz program kompatybilny. Czyli gdybyśmy to chcieli przełożyć na prawdziwy świat, czy chcemy mieć na Windowsie, na Macu i na czymś innym jeszcze, czy chcemy mieć tylko i wyłącznie na Windowsie, jeśli tak, to na 10 i 8 na przykład. No właśnie, co jest coś takiego, co za chwilę będziemy wybierać, ale pierw oczywiście przydałoby się, gdyby ludzie trochę więcej kupowali moich rzeczy, żeby sprawdzić, ile tutaj schodzi. Wow, prawie wszystko zeszło. Więc zamówimy sobie kolejne, myślę, 10 tysięcy, tylko 20 tysięcy mnie pieniędzy zaboli, czy nie jest najgorzej. No i ogólnie powoli myślę, że ludziki zaczną się zbierać, no i będziemy tutaj robić coś ciekawego, bo w tym momencie oni oczywiście są w szkole, więc nie winę ich za to, że ich nie ma tutaj w pracy. 300 tysięcy przed chwilą zarobiliśmy. Wow, jest 12 tysięcy ludzi, którzy używają mojego systemu. W sumie jest dziwne, bo sprzedaliśmy ile tam, w sumie 20 tysięcy sztuk, więc nie każdy używa tego systemu. Ciekawe. Ale spokojnie, pieniądze lecą, więc ja się tam nie martwię w tym momencie. Mamy niecały milion. A dobra, Fila, czy ja wam ustawiłem tutaj wszystko, że macie odpowiednie pokoje? Nie macie, okej. Okay. Support idzie tutaj, artyści idą tutaj. Więc proszę was bardzo, no i programiści idą w to miejsce. Proszę was bardzo, nie musicie teraz przeszkadzać mi tutaj. Czyli się ustawiam następnego dnia, bo teraz niestety te nie mogą nic zrobić takiego. Kawa jest wspaniała, no i to mi się podoba. Jakiego ty masz teraz skilla, powiedz mi?
w tym, co robisz. Employer Detail. Tak, marketing jest bardzo wysoko, prawie na 100%, jeśli nie na 100%. A ty, ziomek, też masz na 100%. Bardzo mi się to podoba, więc będziecie bardzo tutaj przydatni. Chciałbym zrobić także jakiś mały marketing do tego, ale myślę, że już jest niestety za późno, żeby to robić, więc wstrzymamy się od tego. Poczekamy po prostu następny dzień, aż reszta teamu przyjedzie z pracy, ze szkoły, no i po prostu zobaczymy, co oni powiedzą na to. Okej, więc mamy cały zespół. Wspaniale. Teraz przydałoby się, oczywiście, bo ludzie tutaj przyjeżdżają i w ogóle, wiecie, oni autobusami, autobusy wiadomo, spóźniają się non-stop i w ogóle. A mamy 1 100 000, więc myślę, że pociągniemy leciutko. Myślę, że za 100 tysięcy nawet. Dobra, tyle powinno wystarczyć i zbudujemy tutaj małą autostradę dosłownie. Nie, żartuję, zrobimy po prostu parking. Myślę, postawimy tyle. Na razie nie będziemy chyba potrzebowali więcej, tak dużo ludzi nie mamy. Więc mamy 8 miejsc parkingowych i każdy będzie samochodem przyjeżdżał, trudno się mówi. No dobra, więc teraz tak, wy w sumie jesteście całkiem dobrze ustawieni to wszystko. Support teraz przejmie tylko i wyłącznie to, co robią. Czy może źle skończyć w sumie, ale... Albo nie, wiecie co, jeszcze pociągniecie. Jeszcze chwilę tutaj będziecie wszystko robić. I myślę, następnego dnia będziemy robić nasz super program. My sprawdźmy, jak ich tam skill w tym wszystkim. Więc ty masz audio bardzo wysoko i tak ma być. Tutaj widzę, że jest nasz ziomek, więc go nie będziemy sprawdzać. A ty na przykład audio na 100%. I tak ma być. Mi się cholernie podoba. Więc dobrze. Czy my to będziemy robić w dalszym ciągu? Jest w sumie 13 tysięcy osób, więc możemy jeszcze chwilę ponaprawiać te wszystkie błędy i w ogóle. Okej, najwyraźniej mamy zepsuty komputer, więc zawołajmy ludzi od właśnie naprawy tych wszystkich sprzętów elektronicznych i ziomków od naprawiania mebli i w ogóle takich rzeczy. Więc wszystko naprawią, co muszą. A my poczekamy następny dzień. No i myślę, że następnego dnia będziemy cisnąć z nowym systemem audio. Czy tam narzędziem do audio. Więc okej, widzę, że już samochody przyjechały i ludziki wszystkie są na miejscu, więc teraz sobie praktycznie wstrzymamy czas, albo nawet wstrzymamy czas i przejdziemy sobie tutaj. Teraz oczywiście chcieliśmy zrobić narzędzie audio. Ustawimy tutaj wszystko. Edytor 2D, ustawimy ten, gdzie jest najwięcej osób, bo tak. I teraz musimy wybrać systemy, na które oczywiście będziemy chcieli mieć program zainstalowany, więc myślę, że PenSim OS 4. Czemu nie? BotView 4. Chodź tutaj. I jeszcze Tiger Shade 2. Tutaj w sumie jest 50 tysięcy użytkowników, a niech wam będzie. Cały czas pisze, że jest poniżej roku, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Ustawimy cenę na nie 71, tylko może 80 dolarów za sztukę. No i myślę, że to tyle by było. Teraz tak, artyści i programiści. Okej, więc mamy dwa teamy już wybrane. No i teraz damy develop. Myślę, że to bardzo nam się opłaci, ale widzę, że nazwy nie wybrałem. Kurde, system audio, który będzie zarąbiście dobry i w ogóle będę miał recenzję 10 na 10. Pierd. To jest super nazwa. Develop. Tak, nie obchodzi mnie to. Więc teraz tak, wybierzemy waszą dwójkę, wy już nie będziecie pracować nad tym, tylko i wyłącznie support będzie pracował. Więc jak ktoś tam chce, możecie naprawiać te wszystkie bugi, jak wam tylko się uda, bo nie wiem, czy dobrego skilla w tym macie. Dobra, nie mamy niestety żadnych typów z designu, więc niestety nie będziemy mogli tego uruchomić. Trzeba zrobić taką sztuczkę. Przejść w... tutaj. Wybrać artystów. Change roles i wybrać im wszystkie role, które są dostępne. Tak samo programistom. Wtedy oni zaczną robić to, co muszą, a potem w późniejszym czasie z powrotem to włączymy. Dlaczego w ogóle to robię? Bo wiem, że niektórzy z was pewnie będą chcieli teraz zagrać w tą grę, bo jest cholernie fajna, ale niesamowicie skomplikowana. Ogólnie teraz robiłem tak, że programistów ustawiłem, żeby byli programistami. Logicznie. I gdy oni będą robić, wiecie, audio, to oni będą to pisać. W sensie, że to audio na przykład ma w tym momencie zagrać i gdy naciśniemy to, to ma zagrać i tak dalej, i tak dalej. A zaś ci ludzie od artystów, w sensie po prostu artyści,
Oni są odpowiedzialni za to, żeby wyprodukować te dźwięki, które w następnym czasie programiści wrzucą do tego programu. Więc oni są właśnie odpowiedzialni za to, żeby byli w tym momencie dźwiękowcami tak naprawdę. Ale jeśli dalej nie rozumiecie, o co chodzi, to spokojnie, bo w późniejszym czasie może ogarniecie, bo naprawdę gra jest super ciężka do zrozumienia. No ale tak, potem, gdy już to zrobią, bo oczywiście tego nie mogli zacząć, bo nie są designerami, no to przydzielimy ich z powrotem do swoich ról. Ale na chwilę obecną po prostu muszą mi to bardzo wysoko wbić, żeby jakość tego programu była zarąbiście wysoka. Ogólnie będziemy musieli trafić bardzo dobrze, bo jak to dochodzi do 100%, zaczyna się cofać. Więc my będziemy musieli patrzeć bardzo uważnie na to, kiedy to audio, wiecie, wzrośnie do 100%, wtedy kliknąć develop, wtedy będzie najlepszy system, jaki może być możliwy. Ale na chwilę obecną widzę, że niezbyt szybko im to idzie. Teraz na obiad sobie poszli. Nie mamy w sumie strachu do tego, nie musimy się bać tak naprawdę, bo całkiem dobrze nam idzie. Jesteśmy $1,000,000 do przodu od momentu, kiedy zaczęliśmy w ogóle, wiecie, produkować wszystko i nasz ziomek postanowił stworzyć tą firmę, żebyśmy mogli właśnie tworzyć takie rzeczy jak pierd. Ogólnie powinienem prawdopodobnie zainwestować trochę pieniędzy w designerów. Bardzo szybko by to poleciało w górę, ale ja nie mam w tym momencie ochoty na to. Więc strać w tym momencie na takie rzeczy. Bo wiecie, ciągle zarabiamy, faktycznie, bo poszliśmy kolejne 100 tysięcy chyba do przodu. A może nie? No jednak nie, ale ogólnie mamy bardzo dużo pieniędzy, więc nie musimy się... W sumie mógłbym zatrudnić designerów, ale to jest bardzo zły pomysł, bo im więcej zatrudniamy, tym więcej musimy płacić. I wiecie, w tym momencie i tak dużo płacimy, bo na wypłaty płacimy, kurde, naprawdę dużo, w sumie nie wiem, gdzie to piszę. 21 tysięcy. Na same wypłaty i podatki od budynku, więc wiecie, to jest dużo. Chociaż z drugiej strony 20 tysięcy to jeszcze najgorzej. Ja w swoim save'ie płacę 150 tysięcy na miesiąc, więc tam już dopiero hardkorowe jest. Ale tutaj jest wszystko na spokojnie. Bo oczywiście gramy na easy, więc w przyszłości może jeszcze jakieś mody sobie znajdziemy czy coś. Ale modów teraz nie będę instalował, bo się boję, że po prostu gra będzie crashować. Jak dosyć często jest, gdy instalujemy mody po tym, jak gdzie stworzymy świat i tak dalej. Ale ogólnie to może w przyszłej serii, jeśli dalej oczywiście będziecie chcieli oglądać tą serię z tej gry, no oczywiście zagramy sobie na trochę większej trudności niż easy. Okej, teraz sobie zwolnimy czas, bo widzę, że nasz pierd powoli rośnie do tego, co ma być. Jakkolwiek właśnie to zarzmiało. I widzicie, że quality jest teraz great, a my czekamy na coś typu awesome czy coś w tym stylu, więc zarąbiście wysoki. Możemy leciutko, myślę, spieszyć czas, ale tak minimalnie teraz wstrzymać. Jak tylko wyskoczy takie czerwone, powiedzmy, obrabowanie tego napisu, to nacisnę to. Teraz. Aha! Nie wiem, czy to widzieliście, ale tak mignęło przez chwilę, więc spoko. Okej, pierd wszedł na wersję alfa i w ogóle teraz będziemy z powrotem mogli naszych ludzi do swoich zadań przypisać. Więc tak, waszą rolą oczywiście będzie tutaj w tym momencie artyści. A oczywiście programistom oddamy swoją rolę po prostu, więc damy im programer, okej. No i teraz się bawcie w to. Zobaczcie, że to całkiem dobrze będzie nam szło i w ogóle. Widzę, że artyści nic nie robią. To spoko, oznacza to, że po prostu potrzebujemy więcej czasu. Ale patrzcie, jak to szybko leci, już jest jeden. A jak nam to wzleci na przykład, nie wiem, do 20, co jest bardzo wątpliwe, bo tutaj w sumie jest napisane nawet, ile to będzie nam wzrastać. Nie, jest jakiś zestresowany typ, kto? Czego jesteś zestresowana? Halo, nie podoba mi się to, że jesteś zestresowana. Sof nie mamy żadnej. O, możemy wam sofy jeszcze kupić, żebyście mogli sobie odpoczywać w czasie wolnym. Takie ładne i... A nie, w sumie mamy dużo sof. Może w każdym pokoju wam damy sofy. To jest całkiem najgorszy pomysł. Proszę cię bardzo. Idź sobie usiąść, albo najlepiej teraz pierdzielaj do domu. Bo jak jest zestresowana osoba, to oczywiście pracować nie może. No bo... Normalnie padaczka jej bierze i nie może ruszyć ręką czy coś w tym stylu. To jest straszne, ale oczywiście...
Nie chcemy, żeby nasi ludzie coś takiego odczuwali w naszej pracy, więc w sumie możemy jeszcze troszeczkę więcej czasu wydać na to, żeby tutaj ogarnąć wszystko. Możemy jakieś dozowniki z wodą też dać, żeby oni mogli po prostu, wiecie, podchodzić i gadać sobie przy tej wodzie, co jest, tak jak mówiłem, lekko naciągane. Co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? W sumie możemy tutaj też wsadzić wentylator do przedpokoju, żeby temperatura tutaj była ok. Krzaki, macie dużo krzaków, ale możemy wam nawet więcej wsadzić. Nie chciałem tamtego dawać, tylko tu. Okej, to na razie jako tako wygląda. A my automat z żarciem mamy. Więc w sumie jeszcze jeden możemy dać tutaj. Więcej sow w przedpokoju, bo czemu by nie? Z jeden i... chyba tutaj zmieścimy jeszcze. Proszę was bardzo, jak będziecie chcieli, no to możecie tam sobie używać tego. A, podwyżki chcecie, te? Ja wam dam podwyżkę. No dobra, mogę wam dać, bo w sumie praktycznie nic nie chcecie. Niekiedy jest tak, że podwyżkę chcą w wysokości tam załóżmy 5000 dolarów, co jest okropne. I wtedy oczywiście możemy to zmniejszyć do 1000, ale oni nie są wtedy tak bardzo zadowoleni, jakby dostali faktycznie 5000 dolarów, ale to jest dużo pieniędzy, więc nie będę coś takiego robił. No bo oczywiście, jakbyśmy mieli dwóch nowych ludzi zatrudnić. 5000 dolarów, wow. Dobra, wiecie co, artyści? Możecie pomóc tutaj w naprawianiu tego wszystkiego. Albo najwyraźniej nie możecie. Kurde, szkoda. To wiem, co możecie zrobić. Recenzje. Artyści, róbcie recenzje, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Audio dalej nie jest najlepsze, więc jeszcze będziemy czekać dosyć długo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak teraz mogliście zobaczyć, w sumie jeszcze raz wam to pokażę, żeby nie było. Oni teraz szybko to recenzję zrobią. Mamy tylko i wyłącznie kod i audio. Kod po prostu mogą robić programiści, artyści mogą robić tylko art. Więc jak tutaj nie ma art, to oni się będą nudzić praktycznie cały czas. No, nasi programiści po prostu będą cisnąć tutaj i wszystko ładnie budować. Skilla bardzo wysokiego w tym momencie w audio potrzebują, no bo oczywiście robimy program audio, więc bardzo dużego właśnie skilla w tym potrzebują. Więc już to robiliśmy. Zrobiliśmy małe szkolenie, no i wszystko ładnie potrafią robić w tym momencie. Miejmy taką nadzieję, ten system będzie naprawdę, naprawdę dobry. Wejdźmy sobie tutaj, bo miałem to sprawdzić, ale w końcu nie sprawdziłem. Potrzebujemy tutaj, widzicie, kodu na levelu 11, żeby ten program wyglądał zarąbiście. My to damy nawet wyżej, myślę tak na 13, jeśli gra pozwoli na takie coś, bo niekiedy jest tak, że ten kod po prostu zwalnia bardzo mocno i już nic z tego po prostu nie będzie. Ale patrzcie, jak to pięknie idzie. Dziennie robimy jedną linijkę kodu, nie wiem jak to wytłumaczyć, jeden po prostu punkt kodu, bo nawet więcej, w sumie dwa teraz tego dnia wbiliśmy. Więc wow, idzie to po prostu świetnie. Poczekamy, aż będzie tutaj 11 i zrobimy recenzję oczywiście naszego teamu, a potem recenzję zewnętrzną, żeby wszyscy ludzie mogli, wiecie, ocenić, jak ten system wygląda. Więc teraz damy team i support też poprosimy o swoją radę odnośnie tego systemu. Na razie już se wolne zrobili, więc dowiemy się. Wow, oni wszyscy na wakacje teraz pojechali. Tylko nasz ziomek został. Dosłownie tylko on został, no dobra. To poczekamy kolejny dzień. Oni wtedy wrócą. Dowiemy się, jak tam recenzja. Patrzcie, jak w ogóle nasz ziomek jest dobry. On sam ciśnie, sam wbił już jakieś 0,5%. W sensie pół tego punktu, nawet więcej niż pół. Tak mi się wydaje. Nawet chyba jedno całe wbił. Nie jestem teraz w stanie tego potwierdzić. Ale wydaje mi się, że to i tak całkiem dużo było. Dobra, ludziki, weźcie mi tutaj recenzję, tego zróbcie. Dziękuję. Jest tak, super ocena, więc wystawmy to na zewnętrzną stronę, niech ktoś to oceni. Więc co było całkiem szybkie, 8,9. I tak ma być, to mi się bardzo podoba. Poczekamy nawet jeszcze dłużej, myślę nawet 2 miesiące kolejne. Ktoś jest najwyraźniej chory i nie przyjdzie do pracy. No cóż, trudno się mówi. Najwyraźniej, a nie, wszyscy programiści są, więc ja się cieszę. Więc wbijamy ten kod naprawdę wysoko. Myślę, że w oktober to będzie ostatni miesiąc, w którym będziemy cokolwiek robić. I potem wystawimy ten system na wersję beta, żeby ludzie, wiecie, usłyszeli już o tym programie, żeby mogli sobie kupować wczesne wersje. Nie, w sumie nie będą kupować. Niestety. Dobra, więc ten miesiąc minie i następnego miesiąca wydajemy to. I zrobimy jakiś marketing do tego. Więc kodu mamy 14 i
0,4. Więc to nie jest najgorszy wynik. W sumie mogłoby być lepiej, ale jest zarąbiście tak czy siak. Zaraz wstrzymamy mocno czas. Damy, myślę, promote. Tak, chcę wyrzucić to już z wersji alfa. Chcemy iść do bety. Teraz damy marketing. Myślę, że oczywiście damy kolejne 3 miesiące zapasu. Mamy teraz november, december, january, february. Patrzcie, znowu tego samego miesiąca będziemy wydawać. A nie, wtedy jakoś inaczej wydawaliśmy. Dobra, nieważne. I damy OK. Tak, da mi to tylko 3 miesiące, więc spoko. Marketing. Wyślemy to dla gazety. Niech ktoś to ogarnie. I w sumie tyle. Więcej nie będziemy robić. Przyspieszymy sobie czas i będziemy czekać na rozwój wypadków. Dosłownie. Oni po prostu będą bugi teraz naprawiać. To mi się podoba. Aż niech komputer się jakiś zepsuł. Czyli musimy zawołać znowu ludzi od naprawiania tego wszystkiego. Od razu też od mebli zamówimy gościa, żeby to wszystko ponaprawiał. No to jest dosyć fajne, żeby on to zrobił, żeby nic się nie zepsuło. Jakaś lodówka na przykład, to by było słabe. Wszystko by się rozpuściło. No. W ogóle co tam dowiedzieliśmy się ciekawego w gazecie? W sumie nic ciekawego. A, okej. Z ciekawości, ile tracimy na miesiąc? 22 tysiące około. Okej, to w sumie nie jest najgorszy wynik. Tak jak mówiłem, to nie jest 150 czy 180 tysięcy, jak za niedługo będzie w sumie. Ach, dobra, tobie nie dam aż 300 dolarów więcej, dam ci... Ile ty zarabiasz na początku? 1800. Dobra, damy ci 2000. 2000... bliżej, okej. Spadaj. Tobie nie damy aż tylu, damy także 2000. Spadaj. I wam możemy też, tak jak macie, cieszcie się. Przynajmniej stres będzie im troszeczkę mniejszy. 60 tysięcy followersów, jej, to mi się podoba. 60 tysięcy osób obserwuje nasz system, to jest świetna wiadomość. Okej, okay, więc w gazecie pisze dosłownie to samo, co ostatnio pisało, więc spoko. Oni naprawiają jeszcze bugi, więc się cieszę z tego, że w ogóle są w stanie zobaczyć jakieś błędy. Dobra, ja chciałbym też, żebyście zrobili mały marketing. Nie programiści, tylko niech support to zrobi. Zróbcie to, zapłacimy za to 12 tysięcy, ale mam nadzieję, że to się opłaci. W ogóle będzie całkiem nie najgorzej. Możemy tak samo zrobić jeszcze raz, wysłać to wszystko do prasy. Jak to idzie, możemy coś jakiś hype zrobić, żeby, wiecie, followersi nie spadali. Bo wręcz przeciwnie, cały czas rośli w górę. Dobra, co tobie jest? Widzę, że jesteś chyba zestresowany. Ojejku, tak bardzo mocno. Czego? Jesteś trochę głodny. Teraz stres troszeczkę, widzicie, leci w górę. A, szkoda, że ja nie mogę ustawić, żeby mieli jakieś godziny przerw w ogóle. Nie jestem w stanie niestety tego zrobić. Trochę głupie jest. No ale cóż. Pamiętajmy, że ta gra także jest cały czas w wersji beta, czy tam alfa. Nie wiem. I jest ciągle wczesny dostęp, więc nie musimy się martwić o to, że jakieś bugi i w ogóle błędy jeszcze będą. To jest oczywiste, że takie coś musi się znajdować w wersjach wczesnych. Ale dobra, patrzcie na to, 135 tysięcy ludzi obserwuje nasz system, będą chcieli prawdopodobnie to wszystko kupić. Yes! A my za miesiąc wydajemy to, więc yes! Świetnie. Okej, przyspieszymy czas, następnego dnia to wydamy. Albo w sumie jeszcze dzisiaj to wydamy, żeby jutro już mogli kupować. Albo nie, jutro to wydamy, bo więcej bugów naprawimy. I więcej ludzi złapiemy sobie za to. Yeah! Okej, więc widzę, że to nie będzie już za bardzo rosnąć, bo oni idą do pracy, więc to po prostu wyślemy do gazety i tak dalej. Tutaj teraz będzie, że no, wydali jakieś tam fajne filmy i zdjęcia odnośnie tego programu i w ogóle jest fajny, polecam, 10 na 10. Nie wiem w ogóle, jakie recenzje powinien dostać ten program, ale patrzcie na to, jak to rośnie. 151 tysięcy osób wie o naszym systemie. Świetnie. Release, tak, chcę to. Czy dajemy jakiś marketing? Tak, damy. Na 10 tysięcy budżetu, myślę. Niech to robią oczywiście tylko i wyłącznie support. Okej. I tak chcę wydrukować także płyty. Ile my ich chcemy? Z 50 tysięcy? Myślę, że nie będzie najgorzej. Tak, mamy już 150 tysięcy, które obserwowały nasz program, więc mam nadzieję, że te 50 tysięcy pójdzie jednego dnia. To by był kurde coś. Ale patrzcie, mamy 811 tysięcy dolarów i jak nacisnę ten magiczny przycisk, będziemy mieli jakieś 1,5 miliona, mam nadzieję, więc 3, 2, 1.
Tak, prawie trafiłem. 1 400 000. 1 450 000 mniej więcej. Więc super, podoba mi się to. Oczywiście od razu jakieś bugi i błędy mamy, więc ludzie to będą musieli ponaprawiać. Od razu zaznaczymy wszystkich ludzi, żeby to robili. Tak samo tutaj możecie to wszystko ponaprawiać. No i tak. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli macie jakieś pomysły albo porady w ogóle odnośnie tej gry, albo coś, co chcielibyście zobaczyć w moim gameplayu, to oczywiście walcie śmiało w komentarzach. Z chęcią użyję waszych porad czy cokolwiek, co tam wymyślicie. Więc tak, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo mi się ucieszył. O, aż muszę to sprawdzić. Nasz program został zrecenzowany. Wstrzymamy sobie czas, żeby to tak szybko też nie leciało. Jestem fajny, wysłał swój pierwszy audio produkt. Nie słyszeliśmy za bardzo o Jestem fajny przedtem i nikt ich nie zna z audio produktów. Okej. Okay. Pierd ma całkiem pozytywne zaskoczenie. Jest bardzo, bardzo skomplikowany i bardzo rozbudowany. I możemy w ogóle bardzo dużo wymyśleć w tym programie i w ogóle jest bardzo stabilny. No i ogólnie piszą, że jest bardzo wart tego, tej ceny. Jest, udało nam się. Trzymajcie się. Cześć.